Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Resident Evil 8 lub jak to woli Resident Evil Village. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy na zupełnie nowe tereny. A mianowicie, jeżeli spojrzycie na mapę, właśnie tutaj bardziej na północ. I całkiem możliwe, że udamy się może do tej nowej, do tego nowego lorda Beneviento, więc nie wiem, czy aż taka daleka eksploracja nas dzisiaj czeka, ale no nie wiem, wchodzimy w jakiś gęsty las, więc ciekawa sprawa, co nas dzisiaj tutaj czeka. Dosyć taka ponura, mroczna miejscówka, więc nie wiem, szykuje się jakiś większy horror z tego, co widzę. No i proszę bardzo, mamy właśnie tą, te wszystkie zabawki, lalki. Wydaje mi się, że właśnie ten bohater, do którego idziemy, to on właśnie się tymi lalkami bawi. Więc trzeba będzie zwracać na to uwagę. Więc od razu je wszystkie zniszczymy. Ja nie ma nawet takiej możliwości. Miałbym w takim razie teraz pójść. Jeszcze jakieś groby wszędzie? No to taki horror po prostu się szykuje, takie klimaty jak na przykład z tego filmu Annabelle, czy tam jakieś inne. Właśnie takie lalki mroczne, więc nie wiem, ciekawa sprawa. Słyszałem nawet o takiej wyspie lalek, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, jakiś tam chyba w Japonii jest, albo w jakimś innym. Więc też warto zwrócić na to uwagę. No, wystarczy tam wpisać jakoś w YouTubie albo w Google'ach i wtedy otrzymacie właśnie fajne filmy, takie super mroczne. A zaraz, jakoś się tutaj cofamy w jakiś zaułek i w zasadzie niczego tutaj nie widzę, czyli że mógłbym się po prostu cofnąć i w zasadzie tyle. To po co jest ten cały korytarz? Nie ma tutaj żadnych podpowiedzi, wskazówek, nic. Może trzeba czasami tak patrzeć właśnie w górę, żeby znaleźć jakieś, nie wiem, znajdźki. Czasami właśnie coś tak błyszczy, więc w tej grze trzeba zwracać na to uwagę, ale nie tym razem. Tym razem trzeba przedostać się przez jakiś ogromny most. No i zobaczymy, co nas tym razem czeka. Ale niesamowicie mroczny klimat, kurde. I jeszcze wszystko się zapada, jasna sprawa. Kurde, jeszcze kilka jest takich mostów. O, proszę bardzo. I tym oto sposobem udało nam się znaleźć znajdźkę, wspaniała sprawa. Tylko ten jeden most jest jakiś w miarę normalny. Jeszcze z tamtej strony jest jakiś inny, o wiele większy, murowany, ale nie wiem, może jakoś później się tam będziemy udawali, nie tym razem. What? Co to ma znaczyć? Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Jakieś zwidy, to nie ma sensu. Jeszcze znikło od razu. Przecież nasza bohaterka, znaczy ta żona w ogóle zginęła. Od tego, jak on się tam nazywał z pierwszego odcinka. Cały czas zapominam. Chris Redfield, czyż nie? Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Już zauważyłem, że nasza córka jest dosyć wyjątkowa. Wydaje mi się, że ta cała Mia była jakaś, nie wiem, chyba zarażona tym wirusem. I chyba dała to również tej córce, tej Rose. Chyba na tym to wszystko polega. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Wszystko jeszcze pozamykane, no jest tylko i wyłącznie jedna droga. Więcej to raczej nie ma, ale kurde, taka mroczna lokacja. Muszę przyznać, że jak ta wioska, to taka bardziej gra akcji była z tymi wszystkimi wilkołakami, no to teraz wchodzimy na taki typowy horror, że jesteśmy samemu, niczym w jakimś, nie wiem, Silent Hillu, powiedzmy. Już tutaj nie ma żadnego miasta, tylko taki przerażający las i w zasadzie tyle. A, czyli ten Beneviento zginął w 96. W wieku 9 lat, naprawdę? To ciekawa sprawa i mamy jeszcze jakąś nagrodę w tym miejscu. No to już jest końcówka, to ciekawe. Więc jakaś szkatułka powinna się w tym miejscu gdzieś znajdować. Jak zazwyczaj to jest pokazywane. Am I losing it? Co? Bo mamy jakieś przejście.
w dosyć mroczną, nie wiem, w jakiejś jaskinie podziemne. Więc ciekawa sprawa, ale gdzie się to znajduje? Mamy jakiś skarb. Czy mógłbym jakoś to znaleźć, cokolwiek tutaj zrobić? Może nie tym razem. To oznacza ten skarb, że jest jakaś szkatułka w tym miejscu, ale nic takiego nie ma. Chyba najpierw muszę jakiś quest wykonać i dopiero wtedy. Więc zobaczmy sobie przez te czerwone drzwi. I nie wiem, give up your memories. Oddaj swoją, nie wiem, pamięć, wspomnienia. Coś muszę tutaj podać? A kurde, ja nie mam pojęcia. Może zdjęcie. A, to ma sens. Oddaj swoje wspomnienia. No właśnie. What's going on? I gdzie jest to zdjęcie teraz? Halo, halo, jakoś wypadło? Kurde. Jest jakiś horror się tutaj mroczny szykuje. Coś zupełnie innego niż do tej pory było. Więc każdy ten lord, powiedzmy, to zupełnie inna historia, inny klimat. Ten Heisenberg to przede wszystkim jakaś gra akcji. Ta, jak ona się tam nazywała, Dimitrescu, to w tym zamku właśnie przede wszystkim. Taka eksploracja świata, tutaj typowy horror. Idź ze mną, Ethan. Żeby było jeszcze ciekawie, jakiś mam przeciąg w domu i mi drzwi trzasnęły. Jakby mi miał jakieś, nie wiem, duchy w domu, więc pozdrawiam serdecznie. Kurde. Dobra, ale wychodzimy na jakieś tereny bardziej otwarte, więc nie wiem, może nie ma się czym przejmować. Dobra, poszliśmy sobie trochę dalej i... Ale jak to wygląda? Dom na wzgórzu. Co za klimat niesłychany. Da się tutaj jakkolwiek spaść? Nie, tutaj jest niewidzialna blokada. Więc nie da rady w tym tytule. No, z pewnością będzie można zginąć na dziesiątki różnych sposobów. Chaos, Beneviento. No dobra. Kurde. No to typowy mroczny horror. Pewnie, nie wiem, trzeba będzie jeszcze broń oddać i się chować przed jakimiś potworami, znając życie. No więc zanim wkroczymy do domku, zobaczymy sobie, co my jeszcze tutaj mamy. Może jakaś znajdźka albo coś w tym stylu? Na przykład tędy? Nie, to ja jakieś kółko w zasadzie robię i dużo mi to nie daje. O, patrzcie na to, tak jest! Trzeba być dokładnym. To już w sumie jakieś 6 chyba znalazłem tych wszystkich statuetek tej kozy. A jest 20, więc w sumie nawet nie wychodzi jakoś tragicznie. Okej, to wygląda dosyć zadbanie, bym powiedział. Kurde, ale to wygląda, niesłychana sprawa. W zasadzie, no, ta wioska na przykład, no to wszystko jest totalnie zdewastowane, przykładowo. W tym zamku również były takie fragmenty. Na przykład w postaci tych podziemi, że tam również były te wszystkie potwory przerażające, wszędzie krew płynęła. A tutaj wszystko jest posegregowane. Tak jakby właśnie jakiś, powiedzmy, duch tutaj chodził gdzieś, ale nie było żadnych, powiedzmy, potworów, tylko jakaś, nie wiem, wyższa siła inna. Kurde, nie wiem. Niesłychany klimat moim zdaniem. Znając życie, może jeszcze się będzie jakoś ten dom zmieniał. Tak jak na przykład w jakimś Layers of Fear. Tak mi się w sumie kojarzą te miejscówki. O kurde, tutaj mamy wchodzić? No i co tutaj nie wykonam? Tu jeszcze coś jest, jakiś, nie wiem, domek dla lalek albo coś w tym stylu. Ale bardzo przyjemny klimat, nie wiem, co wy o tym wszystkim sądzicie. O, otwarte, okej, dobra. Zobaczmy sobie na samym początku pierwsze piętro. Witam serdecznie, lalko. Nawet nie możesz jeszcze zdewastować niczego, kurde. W tym domku innym, tej Lady Dimitrescu, można było wszystko dewastować. Tutaj nie ma takiej możliwości. Trochę sało.
Dobra, a tutaj będzie trup w szafie? Jakieś stare filmy. Więc to było chyba na tyle. Więc nie wiem. Ta gra jest bardzo różnorodna, bym przyznał. Więc nie wiem, co wy o tym sądzicie, który epizod najbardziej wam się do tej pory podobał. Ta wioska z tym Heisenbergiem, z tą akcją, ten zamek Dimitrescu, czy to, co mamy teraz. No mi osobiście chyba zamek Dimitrescu. Ucieczka przed tą ogromną panią, to było bardzo fajne i bardzo klimatyczne. Ta eksploracja zamku była ciekawa. A tutaj to jeszcze nie wiem. Jeszcze trzeba będzie się przekonać. Więc dobra, zobaczmy sobie na samym początku to piętro. Kurde! Ale to jest taki mroczny klimat, niesłychana sprawa. Jak na razie nic się takiego nie dzieje, ale... mam wrażenie, że jeszcze będzie się działo bardzo dużo. Jakby mnie miała gonić jakaś niemożliwa siła. Ciężko powiedzieć, zamknięte? W takim razie się trochę... a nie, okej. Okay. Nie zauważyłem, że mogę stuknąć klawisz, więc zobaczmy, w dół jedziemy. Okej, okay, do piwnicy. Może na samym początku trzeba było jednak zobaczyć to piętro wyżej. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Jaki jest tutaj właśnie porządek tej eksploracji, co należy na samym początku wykonywać. Też jakieś portrety. Właśnie jakaś ta pani czy pan, ktoś zginął w wieku 9 lat, jakieś dziecko właśnie. Więc nie wiem, będzie przedstawiona jego historia zapewne. Więc jak sobie teraz radzić? Tutaj może jakiś film trzeba będzie włożyć albo coś w tym stylu. 1, 2, 3, 4, 5. No i nie mogę tutaj niczego wykonać. Może muszę jakieś fragmenty filmów znaleźć albo coś w tym stylu? Nic nie widzę, absolutnie. Jeszcze nie można niczego zdewastować. O, coś mamy? Jakaś nazwa książki. Alkaloids. Jakieś chyba typy góry albo coś w tym stylu. Aż tak się nie znam na tym. Wszystko zostało sprawdzone w tym pokoju, więc zobaczmy sobie dalej. Więc co tym razem? Kurde, jaki klimat. Wyobrażacie sobie mieszkać w takim miejscu? Wszystko się w podziemiach dzieje. Jeszcze bez żadnej muzyki, bez niczego. Czasami brak jakiejkolwiek muzyki to jeszcze lepsze te efekty powoduje. Po prostu się czuję tak, jakby było w realnym życiu. To wszystko, nie wiem. Ciekawa sprawa. Kurde no. Po prostu zero dźwięków. To jednak daje klimat. A nie, coś tutaj gra chyba. Okej. Okay. O, udało nam się odnaleźć. What? Wait, where's my gun? Okej. Wait, where is my gun? Gdzie jest moja broń? On po prostu nie zauważył, że zabrał mu ktoś broń. No najlepiej. Nic nie mam. Inwentory? Nic po prostu nie ma. Okej. Czyli ta gra zamieniła się w przerażający horror. Jeszcze tutaj sobie klucz ustawił. Jasna sprawa. Dobra, więc powiedzmy, że zasejwuję. Ale to się taki horror szykuje tutaj niesłychany, że dajcie mi spokój. Kurde. Jakiś klucz jest wymagany w tym miejscu. To będzie mi jakiś duch pewnie gonił. Tego dziecka albo coś w tym stylu. Dobra, ale myślę, że raczej powinien być tutaj w miarę bezpieczny w tym safe roomie. Dopiero jak tutaj wyjdziemy, będą się działy rzeczy. Coś może tutaj przypasować? O co tutaj w ogóle chodzi? Bo tutaj brakuje nam jakiegoś przedmiotu.
Coś może tam wpasować się w tą depresję, tak powiedział. Było napisane. Więc szukamy jakiegoś chyba kółka albo coś w tym stylu. Jak sobie teraz radzić? Pytanie, może radio jakieś? Nic? Jest zamknięte, to ja już nie wiem. O, jest jakieś zdjęcie? What the hell, to jest nasza żona. Zaraz, zaraz, odwróćmy sobie, nic tutaj nie ma. A doll of Mia? Mogę jeszcze coś tutaj zrobić? Open mouth? Nie rozumiem. A, czyli coś jest w jej buzi, ale... Nie mogę nic z tym zrobić. A, czyli muszę po kolei sprawdzić wszystkie rzeczy związane właśnie z tą lalką. Czyli teraz mamy oko. Dobra, poruszamy. I co w związku z tym? To jest jakaś podpowiedź, że tak to musi wyglądać. Zobaczmy dalej. Select an item. A, czyli trzeba coś, żeby przeciąć te bandaże, okej. Okay. Jeżeli chodzi o rękę, może pierścień jakoś zdobędę. Come on. O, dało radę, nice. Dobra, pokryty krwią jakiś pierścień, a tutaj? Egzamin leg. Remove? Okej, okay, mogę wyjąć sobie. Jest i kluczyk. No dobra, więc powoli trochę wychodzi. I to już by było na tyle, więc już tutaj nie znajdę. Jeszcze ręka. Może jeszcze będzie jakiś sekret ciekawy. Come on. Teraz rękę urwę. Jakoś wychodzi. Okej, okay, czyli mamy trzy oczy. Jest jakaś ważna sprawa. A jeszcze w tym miejscu? Pewnie bardziej o tutaj, po lewej. Remove. A, rzeczywiście, jest to jakaś... Co to jest? Silver key. Coś się jeszcze zmieniło? Jakieś... Radio zaczęło grać. O co w tym chodzi? Dobra, w takim razie może ten silver key otworzymy. I co tym razem? Kolejne elementy tej historii. Czy ciekawe, czy tutaj będzie otwarte? A, zamknięte z drugiej strony, więc ja tak prosto... No to takie bardziej zagadki tym razem dostajemy. Trzeba bardziej pomyśleć, o co może w tym wszystkim jeszcze chodzić. Tutaj mamy kran. Coś jeszcze mogę... Looks like the water... Coś jeszcze? No dobrze, czyli że woda działa w tym miejscu, jasna sprawa. To ją puszczę bez przerwy i... Nie da się tego wykorzystać, to ja już nie wiem. O! A, rzeczywiście mogę oczyścić. Ale na co mi to było? Wedding ring. Czyli, że no do tego, narzeczeństwa, jasna sprawa. Ale co w związku z tym? Czy to już wszystko w tym pokoju wygląda, jakby rzeczywiście tak było? Więc nie wiem, cofniemy się. Powiedzmy, że po raz kolejny chyba zapiszę. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Zrobiłem jakiekolwiek postępy, a nikt nie wie, jak można tutaj łatwo zginąć. A co ona miała w ogóle w oku? W oku miała taki trójkąt i orła, czy tam kruka. Więc chyba mniej więcej wiem, na czym to ma już polegać.
Już nie do końca. Potrzebujemy jeszcze chyba trzeciego, żeby to jakkolwiek zadziałało. Czyli te trzy oczy miały tutaj być. W tym miejscu chyba to miało być, tak? Ciężko powiedzieć. To chyba ten. No jeszcze brakuje nam jednego. Więc nie tak łatwo. Jeszcze tutaj wyżej są jakieś, nie wiem, części tych lalek, ale niczego już nie widać. A może te wszystkie jakieś przedmioty jeszcze przeszukamy, może, nie wiem, coś będzie koło nich, w nich, albo... No ciężko powiedzieć, no jak na razie wiele tutaj nie ma. Więc to była tyle, Wedding Ring, może z tego jeszcze coś wyleci, ale... O! Okej, to jest kod pewnie, 052911. Więc spisujemy... 05... 29 i 11, tak? Dobra, po prostu cudownie. Więc mamy przejście w jakieś nowe tereny. Znaczy w te same tereny, na których już byliśmy, tylko... Kto wie, czy nie będzie jakiś... nowości tutaj. To miejsce jest dosyć przerażające, muszę przyznać. Dajcie mi spokój, no nie. Witam? Czemu to się tak otworzyło? Mamy jakąś notatkę i w zasadzie tyle? Może da się jakoś jeszcze schować do szafki, nie wiem. A to już widziałem. Silver Key, coś... Jakoś to należy uruchomić? Chyba tak. Swap cylinder. A. Musimy zagrać. Trochę popsute. Dobra, więc trzeba będzie po prostu sobie tak pograć co chwilę i zobaczyć, jak to zadziała. Dobra, chyba mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy to może być tak hardkorowo... Nie wiem, czy dziwne, czy ciekawe. Bo można zauważyć właśnie takie linie. Tak jakby to było zadrapane, na przykład te trzy, znaczy ten po lewej widać taką linię, to się kontynuuje właśnie tutaj dalej. Więc może to jakoś należy ustawić. Może to jakoś o to tutaj mniej więcej chodzi. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy to jest dobrze teraz ustawione. Coś w tym stylu? Jestem zgubiony totalnie. Nie wiem, jak to musi być teraz. Coś z tymi liniami chyba jest. Ciężka sprawa. Muszę jeszcze się zastanowić. Nie, może teraz jest w miarę ułożone? Zobaczmy. O, zadziałało, okej. Czy wydaje mi się, że to chodzi właśnie o tych... rysach. I jakieś chyba szczypce, żebym znalazł, albo coś w tym stylu. Ale do czego mogą być teraz szczypce przydatne? Pytanie. Myślę, że mam pewien pomysł. Tylko trzeba się dostać do tego pokoju. A mianowicie do tego... do tej lalki ogromnej. I być może wyjmiemy to, co ona ma tam w tej buzi. Kurde. A, teraz jest dobrze położone. Dziękuję serdecznie. Wcześniej było krzywo. Więc po prostu wspaniała sprawa i zobaczmy. Czy to o to w tym wszystkim chodzi? Patrzcie na to, egzamin mouth. I wydaje mi się, że teraz będzie można wyjąć film. Kamany. Dobra. Powoli robimy postępy, po prostu cudownie, więc... Zapiszmy sobie stan rozgrywki. A to już jestem na ostatnim save'ie, kurde, już wszystko tutaj wysejwowałem.
Więc powiedzmy, że na pierwszym już tutaj od początku zacznę. Nasza żona. Po raz kolejny dostajemy jakieś wskazówki. Tego dalej nie możemy przeciąć, a więc tym filmem teraz trzeba zagadkę... What the hell? Co to było? Żona nasza. Ejże. Ja nigdy nie spodziewałem się, że będę tak przerażony żoną Ifana, tą Mio, ale ona jest też jakaś, nie wiem, podejrzana trochę. Jeszcze jakieś dźwięki z tyłu, kurde, to jest dopiero klimat. Dobra. Więc zobaczmy, o co chodzi z tym. Trzeba film dodać. I teraz najlepszy przyjaciel Ifana. Zaraz, zaraz, a wiem. To musi być jako pierwsze. Bo, znaczy ten, na podstawie tych notatek wszystko wykonuje i pierwsze to jest najlepszy przyjaciel tej Rose, czyli właśnie ten pluszak, powiedzmy. She really likes this fairy tale. Drugie będzie w takim razie to chyba? Czyli właśnie ta cała opowieść. Najważniejsza rzecz na całym świecie dla nas, czyli misiek, nie no, żartuję, czyli to dziecko, okej. I co dalej? Wedding gift, proof of eaten everlasting love. Czyli to zamieniamy i wygrana. Start play movie, dobra. Co to w ogóle pokazuje? Jakaś studnia. Trzeba do niej zejść pewnie? To trzeba zejść do jakiejś studni. I tyle? O, jeszcze wszystko się zniszczyło. Wow! Co ja w ogóle tutaj znalazłem tym razem? The hell? Jakieś ukryte przejście, mamy nożyczki. Dobra. Wspaniale, oraz... coś nowego? Teraz będzie można wszystko już przeciąć, więc... wspaniale. Lewitujące nożyczki, okej. Czy tutaj już... ja się własnego cienia przestraszyłem właśnie. Dajcie mi spokój z tym tytułem. Gdzie w ogóle jestem? O, mamy telefon? Taki sam sygnał jak w siódemce. Kurde. Dobra, kto tym razem? Come on. Proszę się ze mną nie bawić. To Mia. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. Nawet nie zapyta, gdzie ma żonę, kurde. Dobra, co my mamy tym razem? Egzamin, silver key pasuje. A, czyli coś trzeba jeszcze w depresję włożyć. Rzeczywiście, tutaj brakuje tego dziecka, tej figury. Dopiero wtedy to wykonamy. Okej, czyli odblokowujemy sobie skrót, tak? No i teraz jesteśmy tutaj, jasna sprawa. Tutaj już nic więcej nie ma? No raczej korytarz został wykonany. Kurde, dajcie spokój! Przecież Mia tutaj przed chwilą przechodziła. Widzieliście to w oknie? Kurde, porąbane. What the hell is this game? Czemu ta gra jest tak przerażająca? Dajcie mi spokój, dobra. Przecinamy i co tym razem się stanie? Okej. Mamy płat. Z tym razem?
Coś się stało z Rose, ale nie wiadomo co. Dobra, więc wsadźmy sobie w to miejsce. To i to już zadziała? Wiecie co, chyba w tym miejscu zakończę dzisiejszy epizod. Te drzwi wyglądają dosyć przerażająco, więc na dzień dzisiejszy wystarczy mi tutaj emocji, przynajmniej na tą chwilę. Jeszcze później coś sobie tutaj nagram, zagram, dogram, więc nie wiem. Jeżeli interesuje was już ten najbardziej przerażający horror, no to chyba właśnie w kolejnym odcinku będą się takie rzeczy właśnie działy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc to było w zasadzie na tyle. Więc ja się z wami żegnam, no i do jutra.